Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego, i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne, tak by można było się z nich uczyć. Yeah! Odpowiedź na pytanie, w jakim celu idealizuje się bohaterów, którym trzeba się odnieść do kroniki polskiej Gala Anonima, może wyglądać tak. We wstępie można powiedzieć, że artyści w swoich utworach często stosują idealizację bohaterów. Zabieg ten ma na celu stworzenie wzoru do naśladowania postaci, ukazywane są wtedy jako wolne od wad, ich życiu towarzyszą cuda i zwykle są to ludzie w pełni oddani Bogu. Zawarta w dziełach literackich wyjątkowość i świętość poszczególnych bohaterów służyła przede wszystkim tworzeniu panteonu. Dzięki niemu ludzie mogli na prostym przykładzie poznać cnoty, którymi należy się kierować w życiu. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Gal Anonim w kronice polskiej opisał losy potomków piasta. Szczególną uwagę poświęcił Bolesławowi III, czyli Krzywoustemu. Historia cudu narodzin Bolesława została opisana już w pieśni poprzedzającej księgę I. Rodzice władcy błagali Boga o to, aby dał im syna. Odlali ze złota figurkę przypominającą człowieka i podarowali ją wraz z wieloma innymi bogactwami świętemu idzie mu w intencji narodzin potomka. Kiedy posłańcy zanieśli dobra do samej prowansji, mieszkający tam mnisi przez trzy dni pościli. Natomiast zanim wysłannicy zdążyli wrócić do Polski, żona Władysława zaszła w ciążę. Tym samym Gal Anonim przedstawił Bolesława jako człowieka zesłanego przez samego Boga. Nie bez znaczenia były także opisy rodziców przyszłego króla. Gal Anonim... Opowiedział między innymi o dobroci matki Krzywoustego. Była ona miłosierna, pomagała potrzebującym i nawet wykupiła chrześcijan z niewoli. A także o rycerstwie ojca Władysława. Warto zwrócić uwagę, że sam autor napomknął jakoby nie wypadało mu nie wspomnieć też o losach ojca wielkiego księcia. Bolesław III został przedstawiony jako władca odważny i przezorny. Już jako mały chłopiec wykazywał się niespotykaną odwagą. Samodzielnie zabił dzika, a później także i niedźwiedzia. Kiedy natomiast podrósł, ruszył na Pomorzan i sprawił, że zburzyli oni swój grunt z obawy przed nadchodzącą zgubą. Dzięki temu, jako bohater, wyróżniający się na tle zwykłych ludzi, no bo przecież jego narodziny zostały wymodlone u samego Boga, stał się dla gala anonima niemalże postacią kultową. Oprócz tego Bolesław był także wzorem do naśladowania jako rycerz i władca. Był sprawiedliwy i całe swoje życie poświęcił walce w imię Boga. Ruszał na pogan, nie po. Ruszał na Pogan nie po to, aby zyskać łupy, lecz aby ich pokonać i nieść w świat Bożą chwałę. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak by był on funkcjonalny. Podobne zabiegi mające na celu idealizację bohatera zastosowano w legendzie o świętym Aleksym. Tak samo jak w przypadku Bolesława, narodziny Aleksego związane były z osobistą prośbą skierowaną do Boga. Dzięki interwencji opatrzności, żywot świętego był jednym wielkim cudem. Chociaż młodzieniec nie wykazywał się męstwem w walce, cechowała go gorliwość. Zrezygnował ze wszystkich dobrodziejstw, jakie przysługiwały mu jako księciu oraz mężowi córki cesarza. Zachowywał on jednak nadal czystość i żył w ubóstwie, kontemplując Boże dzieło stworzenia. Żywotowi Aleksego również towarzyszył cud. Najpierw Matka Boska zeszła z obrazu i zlitowała się nad marznącym jałmużnikiem, natomiast już po śmierci świętego ciało Aleksego zaczęło wydzielać różaną woń, która miała właściwości uzdrawiające. Żywot Aleksego ukazywał wartości, jakie wynikały z zawierzenia swojego życia Bogu. Tym samym bohater legendy przede wszystkim miał być wyrazistym przykładem, jak należy postępować. A teraz, jak w każdym wypracowaniu, czas na zakończenie. Idealizacja bohaterów literackich miała za zadanie ukazać jednoznacznie postaci godne naśladowania. Dzięki temu prości ludzie, a więc odbiorcy tekstów, mogli po prostu czerpać wiedzę na temat prawidłowych postaw. W zakończeniu możecie jeszcze przypomnieć, co mówiliście o legendzie o świętym Aleksym, chociażby, czy co mówiliście o Bolesławie z Kroniki Polskiej. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie filmu.